Dzień dobry. Nazywam się Maria Drążek. Jestem uczennicą klasy 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bątkowie. Zaprezentuję wiersz Śmierć Chopina Romana Brandstettera. W tę noc przyleciały do niego mazowieckie wierzby, płaczące anioły i uklękły pod ścianą, zmawiając chórem żałobną modlitwę. Zaniósł się suchym i duszącym kaszlem. Wszyscy wyszli do sąsiedniego pokoju. Pozostały tylko wierzby klęczące pod ścianą i ksiądz, i jeden przyjaciel, i śmierć, która stąpając na palcach szła przez sypialnię. Usiadła u jego bezgłowia, a on głowę oparł na jej miłosiernym ramieniu. Czy było to ramię matki? Ach, matko, matko moja! A może Polski? A może krzyża? Przystanął na warszawskiej rogatce. Żegna się z przyjaciółmi i wsiada do dyliżansu. Konie ruszają z kopyta. Jeszcze słyszy ich tętent. Były to ostatnie chwile jego ziemskiego postoju. Nie żył. A potem ktoś z palcem na ustach drzwi cicho otworzył do sąsiedniego pokoju.